Proszę Państwa o zadawanie pytań przy pewnym zasadzie panując na konferencjach w ministerstwie. Jedno pytanie na redakcję. Tak, Fakty TVN w pierwszej kolejności. Paweł Puska, Fakty TVN. Dzień dobry. Panie ministrze, na rynku we Wrocławiu stoi pręgierz. Nie działa, nawet na wyobraźnię. Ja mam pytanie do pana. Czy zna pan jakichś teoretyków bądź praktyków prawa, którzy twierdzą, tak jak państwo w tym momencie, mówiąc o tym, o tych zmianach w kodeksie, że wysokość, a nie nieuchronność kary jest ważniejsza? Bo ja słyszałem do tej pory zawsze odwrotnie. Panie, szanowni państwo, nieuchronność kary jest ważna, ale jej surowość jest równie istotna, nawet ważniejsza. Sprawcy kalkulują. Sprawcy doskonale zdają sprawę z tego, jakie przestępstwa grożą za poszczególne czyny. I zaostrzanie prawa karnego, zmiany w prawie karnym są skuteczne. Dowód nasze zmiany w ostatnich latach. Tak samo nam wmawiano, że 25 lat za puste faktury to jak za zabójstwo, że to się nie godzi, że to jest niehumanitarne. I podziałało. Przeszło 30 miliardów złotych więcej wpływów do kasy Skarbu Państwa w momencie wejścia w życie tych przepisów. Automatyczny skok. Tylko dzięki tym zmianom, które pan minister Zbigniew Ziobro przeprowadził. Następne rozwiązania. Alimenty. Byliśmy na przedostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o ściągalność alimentów. Milion dzieci pozostawało bez należnych im pieniędzy. Zmiany w tym zakresie przeprowadzone w kodeksie karnym skutkują tym, że dzisiaj mamy skuteczność przeszło 230% ściągalności alimentów. Czyli warto zmieniać prawo. Ostatnie zmiany dotyczące przekroczenia prędkości, nieprowadzone przez nas, przez Ministerstwo Infrastruktury. O 60% zmalała liczba przekroczeń prędkości. Wszyscy widzimy, że na polskich drogach jest bezpieczniej. Także zmiany w prawie działają, warto zmieniać prawo i przestępcy doskonale wiedzą, jakie są przestępstwa. Kalkulują. Dowód. Walka z dopalaczami. Wypowiedzieliśmy wojnę mafiom dopalaczowym. Pan minister Zbigniew Ziobro zmienił przepisy tak, że za samo posiadanie dopalaczy grozi kara do lat 3 pozbawienia wolności, tak jak za narkotyki. Wcześniej ci sprawcy byli bezkarni. Donald Tusk mimo swoich obietnic nie zrobił nic w przedmiocie walki z dopalaczami. Zmieniliśmy konstrukcję prawną. Wcześniej było możliwe mieszanie różnych składników po to, żeby uciekać od odpowiedzialności. Stworzyliśmy przepisy tak elastyczne, żeby objąć wszystkie możliwe zachowania. I dziś dzieci i młodzież są bezpieczne dzięki temu. Rodzice nie muszą się obawiać, że ich dzieci doznają zatrucia albo nawet umrą, bo były przypadki śmierci wskutek dopalaczy. I jaki jest tego efekt? Otóż król dopalaczy groził prokuratorowi generalnemu śmiercią. Dlaczego? Jak wyjaśnił, ponieważ ten zmienił prawo. Więc wynika z tego, że przestępcy doskonale zdają sobie sprawę. Ci najbardziej okrutni, wyrafinowani, brutalni doskonale wiedzą, jakie jest zagrożenie i boją się tych surowych kar. To są te dowody, o których wspomniałem, dlatego też dla bezpieczeństwa wszystkich Polaków ten kodeks nowy wprowadzamy. Oczekują go Polacy. Oczekują go i to w ogromnej ilości, prawie 70% obywateli społeczeństwa jest za podwyższaniem kar. Polacy chcą się czuć bezpiecznie i będą się czuli bezpiecznie. Bardzo proszę, kolejną redakcję. Dzień dobry, Sebastian Napieraj, TVN24. W tym tygodniu Komisja Europejska zaakceptowała tak zwane ustalenia operacyjne w sprawie KPO. Dlaczego im bliżej ewentualnego sukcesu, jeżeli chodzi o wypłatę tych środków, tym głośniej i tym bardziej krytykują państwo premiera Mateusza Morawieckiego i czy tym samym faktycznie potwierdzają państwo swoją rolę jako hamulcowego wypłaty tych środków, jak często określa was opozycja? Opozycja wielokrotnie nawoływała do blokowania tych środków. Za blokowanie tych środków odpowiada Donald Tusk i Platforma Obywatelska. To oni głosowali wielokrotnie na forum Parlamentu Europejskiego przeciwko swojemu krajowi. Chcę zaznaczyć, że te środki się nam należą. Jesteśmy okradani w biały dzień. Już dawno powinny do nas trafić. Natomiast ta gra, którą prowadzi, perfidna gra przeciwko nam, Komisja Europejska nie ma nic wspólnego z prawem, z praworządnością, z sądami. To jest tylko pretekst. Tutaj chodzi o budowę imperium pod butem Berlina i tutaj wszystkie środki są dozwolone. Ich zdaniem łamią prawo bezczelnie, narzucają nam rozwiązania sprzeczne z naszą konstytucją, testują nas, dokąd się mogą dalej posunąć i taki efekt widzimy. To jest efekt tego, że europosłowie polscy głosują przeciwko swojemu krajowi z Platformy Obywatelskiej.
Ja zapytałem pana panie, o premiera Mateusza Morawieckiego. Nie, pan nie odpowiedział na moje pytanie. Pan nie odpowiedział na pierwotne pytanie. Ale będzie możliwość drugiej turze. Relacji z premierem Mateuszem Morawieckim obozu Solidarnej Polski. Jak złe one są? No, proszę odpowiedź na moje pytanie. Pierwsze. Dajmy pani... Pan nie odpowiedział na moje pytanie, panie ministrze, bardzo proszę, damy damy szansę panu redaktorowi zadać drugie pytanie. Ale na pierwsze mimo zasad, które określiłem, bardzo proszę pani redaktor i pan redaktor Stefan 24, drugie pytanie. Dzień dobry, Anna Ubian-Halicka, Polsat News. Ja mam pytanie odnośnie noweli kodeksu karnego. Ponad 170 karnistów napisało do prezydenta listę z prośbą o to, by zawetował tę nowelę. Tam jest takie sformułowanie, że ta nowela cofa nas do czasu PRL-u. Mam prośbę o odniesienie się do tych słów. 170 naukowców to jest promil wśród wszystkich naukowców w naszym kraju. Mamy około 100 uczelni prawniczych. Tylko na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Prawa, gdzie również ja pracuję, jest około 370 naukowców. Także ci, którzy to podpisali, chcieliby sytuacji takiej jak dotychczas, żeby sąd łagodził karę dla zwyrodnialca, który gwałci, a następnie pozostawia ofiarę na mrozie skrwawioną, pokrzywdzoną, która umiera następnie. Ci, którzy to podpisali, chcieliby sytuacji uniewinniania, wydawania wyroków w zawieszeniu wobec takich sprawców jak ten, o którym powiedziałem, pobił brutalnie swoją ofiarę, a następnie otrzymał jeden uniewinnienie, drugi zawiasy. Absolutnie nie godzimy się na to. Nie godzimy się na to, żeby grupa kanapowych naukowców dyktowała Polakom, jakie prawo powinno obowiązywać w naszym kraju. Chcę zaznaczyć, że aż prawie 70% Polaków jest za zaostrzeniem kar. Nie zgadzamy się na to, żebyśmy byli terroryzowani, żeby Polacy czuli się niebezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, żeby ofiara musiała oglądać swojego oprawcę. I tego typu zmiany, które wprowadzamy, służą bezpieczeństwu niewinnych ludzi. Służą tym, którzy poruszają się po naszych drogach, służą tym, którzy funkcjonują w naszym społeczeństwie i chcą bezpieczeństwa. Nie ma zgody na pobłażliwość wobec przestępców najbardziej brutalnych. Kary łagodne tylko rozzuchwalają. Oczywiście są koncepcje liberalno-lewicowe, że trzeba dbać bardziej o przestępcę niż o ofiarę, że trzeba się troszczyć o jego los, a los ofiary czy los niewinnych ludzi nie ma znaczenia. Odrzucamy to. Te rozwiązania absolutnie nie są rozwiązaniami, które powinny w naszym kraju obowiązywać i w trosce o bezpieczeństwo naszych rodaków wprowadzamy te zmiany. Bardzo proszę, drugie pytanie, TVN24. Panie ministrze, to będzie nadal pierwsze pytanie, ale znacznie uproszczę, może będzie łatwiej. Jak złe są relacje z premierem Mateuszem Morawieckim państwa obozu? Panie redaktorze, powiedziałem jasno, Komisja Europejska okrada nas w biały dzień. Komisja Europejska stosuje szantaż bezprawny. Co do decyzji pana premiera, mówiliśmy w grudniu 2020 roku jako obóz Solidarnej Polski, apelowaliśmy o weto, więc został w Komisji Europejskiej stworzony mechanizm, który pozwala nam na blokowanie tych środków i odpowiada za to opozycja, Platforma, Donald Tusk, za to, że pieniądze do nas nie trafiają. Powtórzę jeszcze raz. Absolutnie haniebnym jest głosowanie przeciwko swojemu krajowi. To nie jest głównym powodem nieotrzymania tych środków, niewypełnienie kamieni milowych, panie ministrze? Tak dopytam. Został stworzony mechanizm w grudniu 2020 roku, który pozwala na blokowanie nam tych środków. Wielokrotnie europosłowie Platformy Obywatelskiej głosowali za blokowaniem środków w Polsce. Dziękuję panie ministrze, dziękuję państwu. Ostatnie pytanie o ustawę o notariacie, jeżeli mógłbym panie ministrze jeszcze, bo to bardzo interesująca kwestia, tu państwa w końcu projekt. Przegrane głosowanie, czy to nie przypadek? Posłowie PiS, którzy nie głosowali, byli przecież na sali sejmowej. Czy państwo to odbierają jako, w cudzysłowie rzecz ujmując, przytyczek w nos dla Solidarnej Polski? Ustawa o notariacie jest bardzo ważna dla milionów ludzi, którzy czekają na wpisy hipotek do ksiąg wieczystych. Kredytobiorcy, którzy płacą podwyższone raty, czekali na tę ustawę. Czekali na nią przedsiębiorcy, którzy czekają na zapłatę należnych im pieniędzy. Dziś, jeżeli ktoś prowadzi biznes i nie otrzyma środków za usługę lub towar, musi iść do sądu i łaskawie czekać, aż sąd się zlituje nad nim i po wielu, wielu miesiącach zasądzi ten wyrok. Tymczasem
Te rozwiązania, które wprowadziliśmy, dawały notariuszom prawo wydawania notarialnych nakazów zapłaty, czyli zasądzania wierzytelności przedsiębiorcom niezwłocznie, a następnie wpisywania również do hipoteki, do księgi wieczystej. Bardzo ważne rozwiązanie. Dzięki tej ustawie kredyty byłyby tańsze, rozładowane zostałyby zatory płatnicze, płynność w biznesie uległaby poprawie. Same plusy. 7,5 miliona spraw na 15 milionów wszystkich wpływających dziś do sądu to są sprawy rejestrowe, wieczystoksięgowe, sprawy z nakazów zapłaty. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że elementem reformy sądownictwa jest ograniczenie kognicji, tak żeby sędzia nie musiał zajmować się całą tą drobnicą, a mógł skupić się na sprawach najbardziej poważnych dla obywateli. I o to w tej reformie właśnie chodzi. Z 15 milionów spraw aż 7,5 miliona docelowo trafiłyby do notariuszy, czyli sędziów braku sporu, którzy mogliby niemalże od ręki wydawać nakazy zapłaty, wpisywać do ksiąg wieczystych hipotekę. Natomiast niestety ta ustawa nie została przyjęta. Wina opozycji, która Platformy Obywatelskiej, PSL-u, która zastosowała to PiS też nie poparł 14 bardzo posłów, panie nieodpowiedzialną ministrze. Postawę wobec naszych rodaków, czekających na szybkie wyroki, czekających na sprawne sądownictwo i na tanie kredyty. I to jest wina opozycji. Co do absencji posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ta absencja jest kwestią obiektywną. Nie było kilku posłów, jeden był chory, jeden był za granicą i w kilku innych głosowaniach też przegraliśmy. Także tutaj posłowie byli na sali. Panie także tutaj ministrze. Absolutnie nie mam żalu do koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Projekt ten zostanie po raz kolejny zgłoszony. Będę prosił panią marszałek i pana wicemarszałka Terleckiego, żeby to był projekt poselski. Dziękuję panie ministrze, dziękuję państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu.